Hello. Dalej ją zakwasy od tej bitej. Żyć się nie da. Pierwszy dzień po to myślałem, z łóżka się nie mogłem podnieść przez godzinę. Myślałem, że straciłem czucie w całym ciele. Portamy z życia, a weź, nie gadaj. No wyszło niefortunnie, nie? Nie wysłałem skinów, tak, no nie wysłałem. W piątek poszedłem spać o 8 rano, czyli dzień przed bitą. Przyjechał do nas kacyk i tak dalej. Sposób przebudzenia się, kurwa, w piątek wyglądał tak, że kac mi wjechał do pokoju, kurwa, z flaszką wódki i mi machał przed nosem, kurwa, no. No to XD. Chlaliśmy piątek do rana. W sobotę, no kac dostał bana, nie, na Twitchu. No to w sobotę miał być króciutki streamek, 10-minutowy, kurwa, tylko ten. Tylko się przywitać na umbanka i tak dalej, i tak dalej. A był kokon, nie wiem. Ja pierdolę, jak do tego doszło, kurwa. Nie, no ale na walce nie byłem najebany. Byłem najebany przed, w sensie no. No, chwilę przed. Ja już się dobrze czułem, tylko no. Szukaliśmy moich okularów w sobotę, żebyśmy już tam zajeżdżaliśmy na halę. No i przypadkowo, kurwa, kac pod moim łóżkiem znalazł piwo, jeszcze piwo wyjebał przed tym. Jak jechaliśmy w trakcie na salkę. Ja już nic nie piłem, od kokona. Aż kurwa do, no w ogóle. Nie rozjebałem kompa dla młodego, nie wiem co mu się stało z kompem. On generalnie dzisiaj miał odpalić z Matiego, bo wczoraj Wysocki streamował cały dzień. I wczoraj młody miał mieć streama. Dobra, to. No tak. Tak, ale pamiętaj, że każdy kij ma dwa końce, nie? A, dobra. Chyba czyli... twój. O co ci teraz chodzi? Czyli chuj wi, tak o to powiedziałem. No ale ja nie wiem, dlaczego wchodzić na ten temat, o co ci chodzi dokładnie. Precyzuj to bardziej pod jakiś content lub pytanie. Ale to, ja to tak po chuju powiedziałem. Dobra, chuj z tym. No co, fajnie było na bitej, no. Ale kac to nie jest przeciwnik, z którym mógłbym się bić, kurwa, no bo się lubimy nawzajem. Więc no taka bitka typu XD. Kiedy na kiku pierwszy stream w przyszłym tygodniu i będziemy grać na pewno całego God of War'a, jedynkę i dwójkę. To już samo to nam daje, kurwa, już 100 godzin. Luźnym chujem się wydaje. Nie idę na koncert Japszana, bo nie dostałem zaproszenia. Nie wiem, gdzie to jest nawet. Nie mam żadnych biletów, kurwa, miejscówki, nie znam, nie wiem nic. Na walce Davida nie wiem, czy się zjawię. Bo... no w sensie nie wiem, nie? Nie wiem, czy jedziemy, czy nie jedziemy. No jakoś tak cicho, nie? Jest. Ktokolwiek się zjawi, no chyba Suchar na pewno jedzie, ale nie wiem, jak reszta chłopaków, no. No jak oni nie jadą, to kurwa... No to, no co, nie? Widziałeś, że Redsona kick szybciej ogłosili niż was? No bo kurwa, bo jest ten. No, jakby wszyscy muszą ten. Wszyscy kurwa muszą podać chyba datę pierwszego streama na kicku, nie? I wtedy dopiero będziemy się ogłaszać, tak oficjalnie. No a Redson solo działa, nie? Ale będzie jazda, ja pierdolę, ty. Tam będzie 6 streamów zaraz odpalonych, kurwa. Ale w sumie to dobrze, bo się nowy split w lidze zaczął. To jak kurwa nie będzie co robić ten, to się zagraj tak. Posto widzów? Nie, no tak jak będzie 200, jak będzie tak z 200, to jest kurwa picobello, nie? Mafi też na kika idzie? Chyba nie. Pewno idę ja, Popo, Młody, Drakul, Xayo, Suchar. Nie wiem, czy ktoś jeszcze. Nie wiem, znaczy no nie wiem. Miałem na weekend jechać na wioskę, ale prawdopodobnie pojadę po weekendzie. W piątek robimy Jerela z Kukę. Dzisiaj Jerela XD na chacie. W niedzielę jest ognisko, kurwa, u Lempiang z bagietą. Dostałem zaproszenie, no prawdopodobnie się zjawię, no. Szolsza też ma być. A tam widziałem, jak ściśli mikrocypka. Ja pierdolę. Akurat wszedłem na moment, jak napierdalali mu rurami. Śmieszny stream. Sobie myślę, że ja i Luki to byłoby idealne połączenie. Słuchajcie, Luki jest alkoholikiem. Ja kiedyś byłam. Dzisiaj cały dzień chodziłem po domu tak. Lukiego wyzywają od Ukraińców, nie od Ukrainek. I to tak próbowałem sobie wmówić i sobie tak zakodować, że trzeba oddychać w czasie. Dobra, na XD. Kto to? No. Streamerka, nie? Czemu rzygałem po walce? Bo. A w sumie ta walka, kurwa, też XD. Przecież tam, kurwa, połowa walki to było to, jak kac wypluwa szczękę, kurwa. A połowa to jak się po prostu gdzieś tam, kurwa, próbowaliśmy trafić. No ale moja ostatnia aktywność fizyczna, dzięki SQZ, to była walka ze Skotowiczkiem. Od tamtej pory nawet na jednym treningu nie byłem. W sensie mówiłem sobie, że przed bitą pójdę na pewno na jeden trening się poruszać, ale w sumie też były 4 dni do bitej. No to miałem już wyjebane i
Nawet my się nie rozgrzewaliśmy przed tą walką. Dzięki Shimano. Byłem najebany niemal w chuja. No piłem na pewno przed walką. Tak z 8 godzin wstecz. Ale na samej walce to już było git. Ja się dobrze czułem. Kurwa, trochę się niezręcznie to oglądało, tę bitkę, kurwa, Bogdana, tak z te dwie pierwsze rundy. W sensie pierwsza runda jeszcze taka w miarę ok, ale ta druga, kurwa, to jest tak, no dziwnie było ze środka, nie? To już w sumie nie odzywałem, no ani nic, ale kurwa, mógł Mati, kurwa, dostać jakiegoś losowego strzała w pierwszej yellow panelo. No już nie ma co wałkować bitej, no kurwa. Bita była ile dni temu? 3? No co, fajna gala. Fajnie, że charytatywna. Cieszę się, że mogłem wziąć udział. Nie wiem, jakim chujem wygrałem. No ale to dlatego, że mój przeciwnik był bardziej najebany po prostu. Nasklałem kaca? Nie. To działa w drugą, kurwa, stronę dokładnie. Przecież chłopie, ja się budzę i mam flaszkę przed mordą, kurwa. W piątek. Nie będzie kokona. Kokon... Dobra, ja pierdolę. Ale kurwa, wstyd, ty. Ja sobie to wyobraziłem. Żeby to babcia zobaczyła, no to jakoś bym się wytłumaczył, nie? Że to performance'ik taki. Chociaż kurwa, no ciężko się wytłumaczyć z flaszką w ręce, kurwa. Tak, było coś takiego, no było. Czekaj, kurwa. Jakie to były wiadomości, bo już nie pamiętam nawet. To jest display capture? Da. Jaka była pierwsza wiadomość, kurwa, wtedy? Chyba Luki. Przepraszam, że kradłem twoje skarpetki, rozdawałem widzom, to był prawdziwy powód. Zrobisz ze mną przegląd, jak zostałem. Pierdole. Nie wiem, kurwa, jak do tego doszło. To teraz.